Cześć, tu Mister Przyda się. Dzisiaj zapowiadany temat oświetlenia. Kupiłem sobie taką świetlówkę LED-ową firmy Osram, jak widzicie. To jest świetlówka, zaraz Wam powiem o jakich parametrach. 11,3 W, 1700 lumenów, CRI powyżej 80. Temperatura barwowa to jest 4000 kelwinów. No i w zasadzie tyle. Jeszcze mocowanie to jest G13. I do tej świetlówki mam tu taką oprawę. Także, aha, jeszcze długość. Długość to jest 90 cm. I myślę powiesić sobie taką świetlówkę tu właśnie nad biurkiem, na którym nagrywam właśnie i pracuję głównie. No także otworzę sobie to i za moment wracamy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dobra, jestem ponownie. Wyciągnąłem z pudełka tą oprawę. Zajrzymy sobie do środka, co tu mamy. Mocowanie właśnie na świetlówkę. Tutaj kostka, no to wiadomo. Mocowanie tu jest z drugiej strony, to już jest poza kadrem. Niestety nie jestem w stanie tutaj objąć tego całego. Mamy jakąś instrukcję. No i tutaj jest pewnie uziemienie. Jeszcze wprowadzone. No, w zasadzie to jest prosta akcja, bo podłączamy tylko zapewne właśnie tutaj zasilanie, no i świetlówkę. Tutaj nie ma chyba startera takiego jak właśnie w typowych świetlówkach. Dobra. No jeszcze przeczytam tą instrukcję. To Wam w zasadzie nie będę pokazywał, bo tu dużej filozofii nie ma w tym, żeby to zasilanie podłączyć. To sobie podłączę, jakoś to tu zamontuję i na koniec pokażę Wam, jak to wyszło, jak to świeci. Mam nadzieję, że tutaj się poprawi sytuacja, bo z tym oświetleniem to zawsze mam problem. Także działam i za moment zobaczycie efekt końcowy. Jestem ponownie. Jak widzicie, tak to wygląda. Umieściłem sobie tą świetlówkę właśnie tutaj na tym skosie nad blatem. No i ciężko to było inaczej to zamontować, ale myślę, że tak jest ok. Włączę sobie to i zobaczycie, jak to świeci. Aha, bo to tu mam. Dobra. O, teraz prześwietliło ten obraz trochę. No, ale jest całkiem ok. Tu zgaszę sobie tylko górne światło. O. No teraz to miejsce mojej pracy, które z reguły widzicie na filmach, właśnie jest fajnie teraz równo oświetlone, równomiernie. Także tu będzie, myślę, całkiem ok. Myślę, że będzie dobrze teraz. Także dzięki za uwagę i do następnego razu.